Koronawirus nie odpuszcza. W ciągu ostatniej doby wykryto w Polsce ponad 700 nowych przypadków. Liczba zakażeń rośnie także za granicą. Część państw postanowiła powrócić do niektórych restrykcji. Ostatniej doby przeprowadzono w Polsce prawie 29 tysięcy testów na obecność koronawirusa. 735 próbek dało wynik pozytywny. Zmarło także kolejnych 17 pacjentów. Epidemia nie daje spokoju także za granicą. W Korei Południowej odnotowano najwięcej nowych zakażeń od początku marca. W ciągu ostatniej doby odnotowano 283 nowe potwierdzone przypadki wśród lokalnych społeczności. We Włoszech wprowadzono obowiązkowe testy na koronawirusa lub kwarantannę dla przyjezdnych z Grecji, Hiszpanii, Chorwacji i Malty. Jestem już po badaniu, ponieważ dwa dni temu wróciłem z Grecji. Ustawiłem się w kolejce i czekałem około pół godziny. Kazali mi usiąść, okazać dokumenty, następnie zrobili test i teraz czekam na jego wynik. Wracają także obowiązkowe maseczki również w otwartych przestrzeniach. Nakaz zasłaniania ust i nosa obowiązuje w zatłoczonych miejscach od godziny 18 do 6 rano. We Francji liczba dziennych zakażeń oscyluje w granicach 2000. Tam władze wprowadzają nakaz noszenia maseczki w miejscu pracy. Musimy umożliwić ludziom przychodzenie do pracy, pozwolić im wrócić do normalnego życia, jednocześnie robić to, co konieczne, aby ludzie nie chorowali. W Brazylii w ciągu jednej doby wykryto koronawirusa u 47 tysięcy osób. W USA pojawiło się ponad 35 tysięcy nowych zakażeń. Dotychczas na całym świecie na COVID-19 zachorowało ponad 22 miliony ludzi, prawie 800 tysięcy zmarło.